Proszę posłuchać, jak pięknie śpiewają pszczoły. Jest to taki hałas, że przypomina mini lotnisko. Tłoczą się, coś zbierają. Oczywiście cały czas pracują. Są wśród nich pszczółki, robotnice, ale są i trutnie, czyli rodzaj męski pszczoły. Jest tutaj nawet przy jednym ulu bardzo głośno, a co dopiero jak ma ich się kilka, kilkanaście. Witam. Chciałam dzisiaj przedstawić moje pracowite pszczoły. Na pierwszym slajdzie widzimy przykładowy ul z pszczołami. Ten sam ul wziął udział w krótkim filmiku. To jest jeden z tych starszych uli. Domku pszczół, oczywiście. I jak ktoś chce się wyciszyć, może sobie siąść niedaleko ula i tam odpoczywać, relaksować się przy dźwięku, jaki wydają pszczoły. I na pewno zaprezentuję jeszcze takie przyrządy, dzięki którym pozyskuje się ten miód. Na pewno pokażę, jak się ten miód przelewa do słoików. Następnie widzimy otwieranie ula i odymianie pszczół. Odymianie wykonuje się w celu takim, aby pszczoły były grzeczne i nie żądliły podczas wydobywania ramek z ula. A czym odymiamy? Odymiamy najlepiej spróchniałym drewnem, które pochodzi z miękkich drzew. I to drewno jest podpalane właśnie w tym urządzeniu zwanym podkurzaczem, służącym do odymiania pszczół. Tutaj widzimy już wyciąganie ramek z ula, czyli tak mniej więcej z połowy są ramki wyciągnięte i na tej połowie, gdzie nie ma ramek, widzimy, jak tłoczą się pszczoły i one skupiają się na ściankach ula, ale też i na takiej jakby podłodze stworzonej z tych ramek, które znajdują się poniżej. Tutaj też widzimy, jak pszczoły tłoczą się w ulu, ale już na tej części, która znajduje się wręcz pod daszkiem ulu. Ul bez górnych ramek, czyli całkowicie pozbawiony ramek, i widzimy, jak te pszczółki skupiły się na tych ścianach. Wręcz stworzyły ścianę z siebie samych. To kolejne zdjęcie, które przedstawia transportówkę z ramkami. Ta transportówka też jest przedstawiona już w całości, również z ramkami. Chciałam powiedzieć, że transportówka, no to tak jak widać, służy do przenoszenia ramek i dlatego stąd wzięła się jej nazwa. Nie musi być nie wiadomo jaka, tylko żeby była praktyczna. Też są spotykane oczywiście z paskiem, który służy do założenia na ramię. I też opowiem o tej stronie artystycznej, jeżeli chodzi o pszczoły. Bo jest wosk z pszczeli, z którego można wykonywać figurki.
I tutaj zaraz pokażę jedną z takich figurek. To jest pszczółka Maja z wosku pszczelego. Bardzo ciężko maluje się na pewno na wosku pszczelim, ale się da. A tu już właściwości lecznicze, jeżeli chodzi o miód. I po prostu pochodne propolis w wersji aptecznej. Natomiast taki propolis w słoiczku, tu widać, zalewa się go oczywiście spirytusem. No na pewno nie może być to spirytus 90%, dlatego że wtedy straci propolis swoje właściwości witaminowe, odpornościowe, bo dzięki propolisowi właśnie uzyskujemy odporność na choroby, nasz organizm staje się mocniejszy. Również jest mleczko pszczele, które też dodaje nam przy okazji energii. Następnie widzimy plaster z larwami pszczół. Ta larwa widoczna na pierwszym planie jest biała, bialutka, jak śnieg. I tak wygląda, jakby wystawał jej ogonek. To jest właśnie część larwy, druga część znajduje się w plastru. I my na pewno takiego plastra nie wirujemy, bo wtedy larwy by zdechły, więc odkładamy go do ula i w ten sposób go oszczędzamy i oszczędzamy młodziutkie pszczółki. To jest początek odsklepiania plastra. Takim urządzeniem jak odsklepiacz. Tu jest dalszy ciąg odsklepiania. I to, co odsklepiamy, to umieszczamy do jakiegoś pojemniczka. To też możemy później z tego odebrać i wosk pszczeli. Następnie mamy już plaster przygotowany do wirowania. Potem umieszczamy ramki w wirówce. Tutaj widać, że ramki umieszczone są na czterech ściankach wirówki, a wirówka jest tutaj taka zaokrąglona na zewnątrz. Jest to taki bęben, który po prostu jest kręcony na korbę, oczywiście zazwyczaj ręcznie. Tu jest już wirowanie miodu, wirówka jest wprowadzona w tak zwany ruch wirowy. I dzięki temu właśnie miód ścieka do tak zwanego kranika i pozyskujemy go do jakiegoś tam naczynia. To też pokażę. O, tutaj już widzimy, miód wypływa z wirówki. To jest taki zaworek, kranik i on ścieka do sitka, żeby jeszcze jakiekolwiek tutaj pozostałości, czy pszczółek, czy jakiegoś tam wosku odfiltrować na sitku, żeby to pozostało i tylko czysty miód dostał się do naczynia. Naczynie musi być wyparzone, wirówka również, nie tylko wymyte, żeby to było wszystko naprawdę sterylnie. Tu już jest odbieranie sitka. A tu widzimy odwirowany miód. Z tej strony widać, jak tego miodu jest dużo. Jest on przygotowany do tego, aby przelać go do słoiczków. Widzimy na następnym zdjęciu przelewanie miodu do słoika. Kolejne zdjęcie przedstawia przelewanie miodu. Wiadomo, kiedy ten słoik zostanie wypełniony, to leje się do kolejnych ustawionych w rzędzie. Widzimy też słoiki z miodem. To tylko mała część, ale widać tak
po prostu fajnie dodaje obraz, jak to wygląda, i następnie oczywiście przykłada się na nich nakrętki i zakręca. Tu na tym zdjęciu przedstawiłam królową pszczół. To jest moja praca własna. Tak jak widziałam tą królową, królową matkę czy matkę pszczelą, niewątpliwie jest ona największa. Później drugi co do wielkości jest truteń, czyli jest to odmiana męska pszczoły. On miodu nie zbiera, on zapładnia królową. Oczywiście nie jest tylko jeden w ulu, absolutnie nie. I tutaj też później co do wielkości najmniejsze są pszczółki robotnice, które zbierają właśnie cały ten nektar z kwiatów, z którego później przerabiają na miód. A tutaj już widzimy pszczółkę Maję. To też jest praca własna. Przedstawiłam pszczółkę, jak leci nad kwiatem zwanym lilią. To jest pszczółka, która pochodzi wręcz, można powiedzieć, z moich wspomnień, z mojego dzieciństwa. Wtedy były bardzo fajne bajki, miłe i dobrze się po nich spało. Teraz te bajki są zdecydowanie takie szalone, chaotyczne i niedobrze wpływają na psychikę dziecka. Akurat to jest taki ul, gdzie te pszczoły naprawdę są bardzo łagodne, można blisko podejść, nie gryzą. Oczywiście dotykać nie należy, no bo wtedy pewno znajdą się takie, które się zdenerwują. I też tutaj, jeżeli one mają jakieś szczeliny, no dobrze, jeżeli w ulu nie ma, bo jeżeli są one zbyt duże, to i szerszeń może dostać się do ula, a on potrafi zjadać też i pszczoły. Na pewno w ulu też jest królowa lub tak zwana matka. Jest dużo większa od pszczół robotnic i też i od trutniów, bo trutnie są większe od pszczół robotnic, ale największa jest ta królowa. I tutaj jeszcze raz proszę posłuchać, trochę zbliżę, może się tak okrutnie na mnie nie zdenerwują, a jeżeli już, to trudno, ponieważ ukąszenia pszczół też są zdrowe dla ludzi, jeżeli nie są uczulone na jad pszczeli, ale tak to nawet badania wykazały, że pomaga jad pszczeli na reumatyzm na przykład. A na tym slajdzie już dziękuję za uwagę. Razem z figurką pszczółki Mai. Jest to figurka oczywiście z wosku pszczelego. I też nadmieniam jeszcze raz, że na tym wosku ciężko się maluje, ale na pewno się da. I jeszcze raz dziękuję.